Witam w kolejnym filmiku. Tym razem postanowiłam nagrać dzienniczek perfumowy, ale już nie byłam na tyle leniwa. Wzięłam flakony, także będę obrazować. I nie będzie to oczywiście stricte po kolei, chronologicznie. Będzie to po prostu to, co pamiętam, jeżeli chodzi o ostatnie dni, nie wiem, tydzień, nie tydzień, co było właśnie w użyciu. No. Różnie to może być z moją pamięcią, prawdopodobnie o czymś zapomniałam, zresztą często coś testuję i to też oczywiście wtedy no nie spamiętam. Na pewno w użyciu był zapach, który warto pokazać. To jest zapach mało znany, bo to jest ogólnie marka, no to nie jest marka, która jest dostępna w perfumeriach. To jest akurat zapach utrafiony w sklepie z kosmetykami naturalnymi. I to jest woda, która się nazywa Profumo Fiori Bianchi, Foglie Verdi, nie wiem, ogólnie White Flowers and Green Leaves, angielska wersja, Speciali Fiorentini, marka Derby. I to jest przepiękny, bym powiedziała świeży, wiosenny, aromatyczny, zielono-kwiatowy, z nutą owocową, przełamaną nutą włoskiej słodyczy, takiej właśnie klimatu włoskiej cukierni. Niesamowicie taki wielowymiarowy, wręcz dwu, albo nawet trójwymiarowy zapach, warty uwagi. Fajne jest to, że ma taki atomizer, który jest takim pokaźnym atomizerem. To jest typ atomizerów chociażby dostępnych w Profumum Roma. Również to są takie też włoskie klimaty i włoska marka, jeżeli chodzi o Profumum Roma. No zapach jest po prostu obezwaniający. Jest tak apetyczny, świeży, słodki, no niesamowicie dziewczęcy, najczęściej łamane na kobiecy. Ja akurat trafiłam w tym sklepie, że to no trochę wtedy przepłaciłam, później zobaczyłam, że w internecie gdzieś można było trafić trochę taniej, chociaż tego zapachu nie było. Ale inny zapach, który mnie interesował, wiem, że jest, więc jeżeli kiedyś się skuszę, to jest raczej mało realne, bo ograniczam się. Tak, bo raczej mam zejść do 99 flakonów niż jeszcze podwyższać liczbę, a aktualnie jestem chyba na poziomie niecałe 140 flakonów, więc jeszcze trochę mam do zejścia. Natomiast warto się tą marką zainteresować, bo fajne zapachy i to nie są chyba z perfumy naturalne, ale bardzo spodobnie, bo one są jakieś takie, które mają bazować na czymś dobrym, taką dobrą stronę. Nie wiem, na ile jest ich ta naturalność, no ale to jest takie trochę mniejsze zło, jeżeli chodzi o perfumy i fajny zapach na wiosnę. Kolejny zapach, który był w użyciu, to zieloność, kobiecość, Amouage Reflection. Amouage Reflection, czyli piękne połączenie frezji z magnoliami, wiosna, życie, soczystość, niesamowita aromatyczność, bardzo ciekawy zapach. Co tam dalej? Było Amaranthine, czyli liście bananowca Penhaligon's. To jest zapach, który jest taki niesamowicie egzotyczny, kobiecy, cielesny, taki właśnie bardzo intymny, a jednocześnie niesamowicie perfumeryjny. I tutaj te liście bananowca są takie, niekoniecznie są czyste, one są takie właśnie miękkie, cielesne. No i tak wygląda flakonik z taką kokardką w srebrnym kolorze. Zresztą jeżeli chodzi o markę Penhaligon's, to prawdopodobnie nagram rodzinkę tych zapachów, bo to jest chyba jedyna rodzina zapachów, którą aktualnie posiadam w kolekcji. Innych się wyzbyłam. Bardzo często, dlatego że zostawiam sam tę odlewkę na stole, w użyciu był ten zapach. To jest akurat odlewka, marka El Herbolario. Marka od Dolce Lizir, marka od Prima Verde, który mi kiedyś wysłałam do potestowania Agnieszka, jedna z widzek. I tutaj również właśnie marka od Camellia. Trochę tych zapachów już się przewinęło na moim kanale, a i też prawdopodobnie zrobię zbiorczy filmik. Natomiast ten zapach, powiem szczerze, byłam zdumiona, szczerze mówiąc, jak pierwszy raz go poznałam. Wiedziałam, że coś mi to przypomina, nie mogłam po prostu namierzyć co. Czułam, że tak naprawdę nie jest zapach, że to jest zapach niezwyczajny, ale w takim sensie, że to jest zapach, który jest w klimatach niszy, takich trochę klimatów słodko-gurmandowych niszy i nie mogłam po prostu dojść do tego, co mi to przypomina. Ale jak już użyłam globalnie, to mnie nagle oświeciło, to mi przypomina Fuegie Amalia Gourmand. Kiedyś pokazywałam, recenzowałam zapach, który był taki właśnie kremowo-mleczno, taki trochę właśnie karmelowego jaśminu i coś w tym stylu właśnie jest w Papavero Suave, jak dobrze wymawiam.
Myślę, że warto zainteresować się tym zapachem. Zresztą, jeżeli ktoś ma dostęp do El Herbolario, to myślę, że naprawdę warto się zainteresować. Są to naprawdę dobre zapachy. To jest coś takiego, że mam wrażenie, że włoskie zapachy, nawet jeżeli są to niedrogie marki, to one tworzą jakieś po prostu same w sobie dobre zapachy. Takie kwestia jakiejś takiej jakości, parametrów, nie wiem, pomysłów, nie wiem, wszystkiego naraz, że te zapachy po prostu nie wybrzmiewają tanio. Natomiast no, w przypadku jakichś polskich, nie wiem, coś co jest wyprodukowane, nie wiem, i na jakichś półkach drogeryjnych w Polsce, to niestety tani zapach przeważnie, praktycznie 100% równa się coś taniego w dźwięku. Tutaj nie mam zastrzeżeń do ceny, bo jeżeli coś jest super, a jest tanie, to super. Natomiast jeżeli coś jest tanie i w dźwięku jest tanie, to chyba nie o to chodzi. W zasadzie na pewno nie o to chodzi, bo to właśnie zahacza taką właśnie słabość i tak wydźwięk jest słaby. Czuć tą taniość tych nut, taniość składników, a można naprawdę stworzyć świetne zapachy, które są bardzo dobrej jakości, których nie czuć tej taniości, a są naprawdę tanie. Pokazywałam jednokrotnie różne zapachy w tanich perełkach zapachowych, więc ku takim zapachom zdecydowanie kieruję i polecam. Kolejny zapach. Zostało jeszcze dwa. Womanity Tiermaler Pure Else. Więc to było w użyciu. Finga z nutami nadmorskimi, z nutą orzecha laskowego, z nutą truskawek. Taki trochę nie że przekombinowany, ale bardzo taki wielobarwny, iskrzący, dziewczęcy zapach. Więc tak naprawdę mamy motyw figi, nadmorskości, nadmorskiego spaceru, nadmorskiego powiewu powietrza. Mamy też ten motyw truskawek, które są trochę, są syntetyczne, ale w tym przypadku to tak wszystko fajnie współgra. Ten zapach jest taki, bym powiedziała, nowatorski w tych połączeniach. Dodatkowo jest nuta orzechów laskowych, których nie ma typowo w nutach, chociaż jest to nuta, która jest wymieniona w nutach innej wersji Womanity, czyli likierowej. Natomiast tutaj naprawdę, jak się wczujemy, to motyw słodyczy orzechów laskowych jest naprawdę bardzo dobrze wyczuwalny. I na koniec L'Imperatrice trójka, seria Natolecci z Dolce & Gabbana. Ciekawy, owocowy zapach o bardzo dobrej trwałości. Niesamowicie dziewczęcym, bardziej dziewczęcy niż kobiecy. Warto tutaj wspomnieć, że przez pewien czas pokutowały złe nuty zapachowe, gdzie był podany melon i nie wiem, na czym to polega, na zasadzie sugestii. Po prostu stało się tak, że w pewnym momencie ludzie zaczęli wyczuwać w tym zapachu melon, co jest w ogóle kompletną bzdurą. Nie rozumiem, co tu chodzi. W tym zapachu zdecydowanie czuć arbus. Tam jest oczywiście zresztą liście fiołka, rabarbar, ale taki prym wiedzie arbus. I tutaj nie mam na myśli tego, jak ten zapach się rozwija. Ja tutaj biorę pod uwagę, żeby ocenić, czy faktycznie w tej głowie jest arbus czy melon, to co się czuje po psiknięciu. I to co psikniemy, nie wiem, w powietrze, czy na bloterek, czy od razu bezpośrednio po powąchaniu po psiknięciu na skórę, to powinno być wrażenie jednakowe, nieważne kto powącha, no bo to jest dosłownie tuż po psiknięciu. To dopiero po czasie na skórze zapach może po prostu się zmieniać i pachnieć na każdym zupełnie inaczej. Nagle może po prostu pojawiać się melon, ale typowo właśnie czy to jest arbus, czy to jest melon, to właśnie widać po psiknięciu. I wydaje mi się, że to jest tak, że z czego wynika to, że ludzie inaczej to czują, ten początek. No, te wrażenia początkowe powinny być obiektywne, czyli na zasadzie czujemy to i to powinno być niezmienne, bo to są po prostu coś po rozpyleniu. I to, że my coś inaczej odbieramy, to tak jak po prostu coś inaczej, inny mamy zmysł zapachowy, inny mamy zmysł smaku. Nie wiem, weźmiemy jedną potrawę, jednemu smakuje, drugiemu nie smakuje, jeden czuje jakieś tam zioło, drugi nie czuje i to tak to wygląda. Po prostu pewne zmysły są bardziej oczywiste. Typu wzrok czy słuch, typu nie wiem, słyszymy jakieś słowo, czy widzimy jakiś kolor, czy widzimy jakąś rzecz i to jest bardziej oczywiste, to jest bardziej łatwiejsze do porównania i tutaj nie masz tak różnic pod tym kątem, jeżeli faktycznie mamy jakiś dobry wzrok czy słuch, że coś po prostu słyszymy, czy coś po prostu widzimy. Natomiast w przypadku węchu czy smaku te różnice mogą być bardzo subtelne i to w dużej mierze jest powiązane też z naszymi odczuciami, z naszą pamięcią zapachową, z naszą pamięcią smakową. Duży wpływ ma na pewno dzieciństwo, to jakimi zapachami czy smakami się otaczaliśmy i to właśnie z tego wynika. I to, że jest jakiś zapach, gdzie coś czuć, a ktoś tego nie czuje, to może być wynik tego, że ktoś nie zna tak naprawdę dobrze tego zapachu, że mając na myśli, nie wiem, mówimy jakiś zapach jakiegoś owocu czy kwiatu, wydaje się komuś, że ten zapach jest znany, tak naprawdę nie jest znany.
Albo to jest też kwestia właśnie tego, że jednak różnice w węchu są naprawdę bardzo duże i jeżeli wydaje mi się, że jeżeli człowiek nie ćwiczy węchu, czyli na przykład, nie wiem, są ludzie, którzy po prostu, nie wiem, jedzą czy funkcjonują, niekoniecznie angażując tak bardzo w węch pod tym kątem, że niekoniecznie aż tak bardzo zwracają uwagę, komentują różne rzeczy, jeżeli chodzi o zapachy, smaki. Nie wiem, coś mają jeść, to jest na zasadzie, nie wiem, dostarczania kalorii, to jest nieistotne, czy to jest aromatyczne, niearomatyczne i tak dalej, czy to jest przesolone, czy nieprzesolone. I wydaje mi się, że to właśnie z tego wynika. Ale żeby już się nie rozwodzić i trochę spuentować, to no, jaki jest sposób, żeby po prostu. Nie chodzi o to, żeby te wrażenia ujednolicić, ale żeby po prostu osoba, która czegoś nie wyczuwa, a inna osoba, która po prostu ma, no bo tak trzeba nazywać, jednak inna osoba ma po prostu lepszy węch i to wyczuwa, to tak naprawdę ta osoba, która czegoś nie wyczuwa, to powinna jakby doścignąć tą osobę, która wyczuwa. I czy jest na to sposób? Oczywiście, że jest na to sposób. No jesteśmy trening czyni mistrza i testowanie zapachów, koncentrowanie się, rozpoznawanie nut, jakieś takie ćwiczenia zapachowe, to na pewno może po prostu później. Jakby to poprawić, polepszyć, udoskonalić. To jest kwestia taka, czy nie wiem, jeżeli widzimy roślinę, czy chcemy ją powąchać. Jeżeli nie wiem, jemy owoc, czy chcemy go powąchać, jak jemy, czy ogólnie po prostu to jest na zasadzie dostarczam pożywienie, widzę roślinę. Bo jeżeli tak to wygląda, to niestety zmysłu węchu nie wyćwiczymy, nie poprawimy. Natomiast jeżeli ktoś bardzo angażuje w to węch i to jest dla niego czynnik bardzo istotny, że nie wiem, że jedzenie ma nie tylko, nie wiem, dobrze smakować, ale i ładnie pachnieć, różne rzeczy, to wtedy faktycznie jest droga do sukcesu. I to tyle, jeżeli chodzi o dzienniczek perfumowy. Koniecznie dajcie znać, co u Was jest w użyciu. Zachęcam do dyskusji, do oceniania, komentowania, subskrypcji, bo powiem szczerze, jak już wspominałam, to nic nie mówię, że jestem na etapie, że mi się już, że może przestanę kręcić, ale ja jestem czasem na takim etapie, że jestem w stanie przestać kręcić, w sensie, jeżeli na przykład by był właśnie mały odzew, bo jednak dla mnie filmik to nie jest tylko nakręcenie filmiku i wstawianie, ale to jest też właśnie kontakt z osobami, tutaj głównie chodzi o temat oczywiście perfum, czyli jakaś taka właśnie akcja, interakcja, czyli właśnie rozmowy, kontakt, jeżeli chodzi właśnie o świat perfum, wymienianie poglądów i zawsze jestem otwarta na to, że ktoś zupełnie coś inaczej odbiera i to nie jest powiedziane, że ktoś musi identycznie coś odbierać. Zachęcam oczywiście do takich, że zachęcam, tylko żeby po prostu nagle mieć wszystko inne zdanie niż ja, ale takie właśnie wymienianie różnic poglądów jest bardzo inspirujące, więc zachęcam. I to tyle. Co dzisiaj będzie w użyciu? Już jeden zapach mam na sobie, już nie będę mówiła, bo on jest w fazie testów, ale nie wiem, jest ładna pogoda, słoneczko, zaraz wychodzę, więc przypuszczam, że wybiorę sobie coś właśnie takiego właśnie rześkiego, wiosennego. O, przypomniałam się, co jeszcze było w użyciu w ostatnich dniach. Aha, to co hałasuje, to niestety trochę może zakłóca. To moja hałasująca. Znowu się muszę jakoś trochę podwyższyć. Bransoletka. Sublime Bulk is a Different Company. To jeszcze było w użyciu, czyli róże z zielonością. Chłód, dystans, niesamowita kobieca, coś piękny zapach. Podlinkuję filmik, gdzie jest omawiany ten zapach. Jest omawiany w innym filmiku. Zapachy na bezludną wyspę. Aktualnie, gdybym miała wybrać zapach na bezludną wyspę, wybieram właśnie Sublime Barkis. Tam chyba był na drugim miejscu. Skoczył na piedestał, jest na numerze 1. I nie sądzę, żeby coś ten zapach pobiło, jeżeli chodzi o właśnie taką selekcję z takich najukochańszych moich zapachów. Ciekawa jestem, czy wy macie właśnie taki też zapach najukochańszy, taki po prostu numer jeden, gdzie na przykład, nie wiem, ktoś posiada ileś flakonów, nieważne czy 2, 3, 5, 10, 20, 100, 200, 300 i tak dalej, tylko czy macie taki zapach, który po prostu, nie wiem, odkąd pamiętacie, był w kolekcji, jest, będzie i zawsze jest takim zapachem dla was po prostu ważnym, intrygującym, gdzie wrażenia się nie zmieniają, że to będzie zawsze zapach taki jeden z czołówki, i który właśnie w pierwszej kolejności wybralibyście na bezludną wyspę.